Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersji Minecraft 1.17.1 moda, który się nazywa Twilight Forest i dodaje nam taki dimension z takim ciemnym lasem i tam są potwory i inne budowle. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać 3 pliki z internetu, zatem wchodzimy sobie na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z pobieraniem Forge'a. Szukamy ostatniego. Klikamy na ten przycisk Installer, na ten duży, szary przycisk Installer i stąd pobieramy plik. Przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z modem Just Enough Items, w skrócie jej, i dzięki temu modowi będziemy wiedzieć, co i jak się kraftuje. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy moda The Twilight Forest. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę i stąd pobieramy plik. Gdy już mamy te wszystkie pliki pobrane, to możemy instalować. Zatem naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam takie okno Run, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy %appdata%. Klikamy OK. Pojawia nam się folder roaming. W folderze roaming szukamy folderu .minecraft. Wchodzimy do niego. W folderze .minecraft szukamy folderu versions. Wchodzimy do niego i sprawdzamy, czy w folderze versions mamy folder 1.17.1. Jak tak, to OK, a jak nie, to musimy uruchomić Minecrafta chociaż raz na wersji 1.17.1, to wtedy właśnie tutaj się stworzy ten folder. No i jak już go mamy, to instalujemy i zaczynamy od Forge'a, czyli klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany plik Forge'a. Chwilkę czekamy. Czekamy, aż zależy od tego, co tam mamy w komputerze, jak szybko nam działa komputer, to jest albo chwileczka, albo chwilka. Zatem pojawia nam się takie okno. Tutaj nic nie zmieniamy, bo to jest wszystko ustawione odpowiednio. Klikamy OK. I czekamy, aż nam się pobiorą wszystkie Forge'owe biblioteki. No i wyskoczyło nam okno Complete, z sukcesem zainstalowane, zatem zamykamy OK. Zamykamy okno i widzimy, że w folderze Versions stworzył nam się nowy folder 1.17.1 Forge. Zatem zamykamy to i uruchamiamy Launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy tutaj wybrany profil z Forge'em. Jak tak, to OK, a jak nie, to klikamy strzałką i wybieramy profil z Forge'em, po czym klikamy Play, po czym tutaj zaznaczamy i klikamy znowu Play i czekamy, aż nam się zainstaluje cały Forge i uruchomi się strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Jak widać, Forge jest zainstalowany. Gdy wejdziemy w zakładkę Mods, to też widać, że Forge jest zainstalowany. Zatem wychodzimy stąd i instalujemy pozostałe pliki. Czyli znowu naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam okienko Run, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy %appdata%, klikamy OK, pojawia nam się folder roaming, wchodzimy do folderu .minecraft, szukamy teraz folderu mods. Folder mods stworzył nam się przed chwileczką, gdy uruchomiliśmy Minecrafta razem z Forge'em. Zatem wchodzimy do folderu mods i potem zaznaczamy pozostałe pliki i przerzucamy je do folderu mods. Mamy je tutaj w folderze mods, jest zainstalowane, zamykamy i znowu uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy tutaj wybrany profil z Forge'em. Jak tak, to OK, a jak nie, to klikamy strzałkę i stąd wybieramy profil z Forge'em, po czym klikamy Play i czekamy znowu, aż się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Gdy wejdziemy w zakładkę Mods, to widzimy, że mamy zainstalowany Twilight Forest i Just Enough Items. Wychodzimy stąd i tworzymy nowy świat. Wchodzimy w single player. Tutaj sobie zrobimy, zostawimy tak jak jest, tylko zezwalamy na cheaty, przynajmniej ja zezwalam zawsze, po czym zezwalam na skrzynkę bonusową. OK, wychodzimy stąd i tworzymy nowy świat i widzimy się, jak się stworzy. Jeszcze zanim się uruchomił świat, to jest, tak się pokazało takie okno, więc tutaj klikamy Proceed i czekamy, aż się stworzy świat.
No i mamy nowy świat, taki jakiś. I cóż, klikamy E jak ekwipunek. Mamy tutaj moda Just Enough Items. Idziemy na ostatnią stronę i widzimy, że tutaj jest mnóstwo spawnów, jajek spawnujących potwory, właśnie tegoż lasu. I widać, że jest mnóstwo itemów do skraftowania z drzew, które są w tamtym lesie. Na przykład tak się, no, wszystko się kraftuje tak, jak wszyscy wszystko wiedzą, jak się kraftuje ze zwykłych, chociaż jest coś takiego jak tutaj, coś innego, jak ze zwykłych drzew. Także tutaj są sadzonki, tutaj jest jakiś zegar, nie wiem, to się chyba znajduje tam w lesie. Tu jest jakieś coś innego, o, ta drabina żelazna. Także tutaj wszystko, o, można muchę do szklanki, do butelki wsadzić i mamy słoik z muchą. Z butelki robi się słoik. Są jakieś robale, właśnie do tych słoików się je wsadza. Się znajduje je tam na w tym żelesie. Tutaj mamy miniaturki jakieś. To się pewnie zdobywa. Co to jest? Questram Trophy. Okej. Jest tutaj gdzieś ważna rzecz. Tutaj oczywiście są różne rzeczy, które, dzięki modowi właśnie Just Enough Items sobie skraftujecie. Już nie będę w to wchodzić za głęboko, o. Ale jest tutaj gdzieś mapa. Mapa. Tutaj jest mapa. O, to. To sobie jest dobrze zrobić, ale żeby to zrobić, to trzeba najpierw zdobyć pióro kruka. Raven to jest kruk chyba, tak, pióro kruka. Czyli jak się wejdzie do tego lasu, no to od razu się nie będzie miało mapy, bo najpierw trzeba znaleźć kruka, zabić go, on da piórko i wtedy można zrobić Magic Map takie coś, że właśnie to pióro z jakimiś tymi jagódkami, które rosną w tamtym lesie, i z glowstone'em, i to da takie coś, takie pióro. I wtedy można sobie zrobić mapę ze zwykłego papieru i właśnie tego. I dzięki tej mapie się nie zgubić w tym lesie. Ale najpierw, zanim się zrobi mapę, to się można zgubić, bo trzeba znaleźć najpierw stwora zwanego dalej krukiem. Okej, to jak wiecie, wszystko można sobie skraftować, zatem ja tutaj wychodzę i zrobimy sobie teraz portal. Więc ja sobie zrobię gamę mode creative. Zrobię sobie creative, żeby to szybko trwało. I tak, takie coś nam się przyda. Jeszcze by nam się przydały jakieś inne kwiatki. Dobra, nie ma w okolicy, ale tutaj jest ładne miejsce, więc sobie tutaj zrobimy portal. Portal się robi bardzo prosto. Się robi dziurę w ziemi. Dookoła tej dziury się kładzie różne kwiaty. Zatem ja sobie postawię to, o, takie. Co najmniej dwa rodzaje muszą być kwiatków. Ok, teraz do tej dziury się wlewa wodę i robi się nieskończone źródełko. Czyli z jednej strony, z drugiej strony mamy nieskończone źródełko i do tego się wrzuca diamenta jednego. Może to z tej strony, ok. Hopsa! Nam się od razu pali, ale jest ok. I w ten sposób się tworzy właśnie portal do Twilight Forest. Po czym się do niego wskakuje. I po chwili już jesteśmy w Twilight Forest. Tutaj jest zawsze ciemno, ale przy portalu jest jasno. Zatem. Dobrze jest sobie zrobić, przynajmniej ja tak bym sobie zrobiła, weźmy sobie glowstone. Okej, weźmy sobie dużo z tegoż glowstone'u, glowstone'a. I może sobie
Ja sobie zrobię tak, żeby, wiecie, nie zginąć od razu. Bo ja potem, nawet jak mam mapę, wiecie, ja się gubię po prostu. A że tutaj w tym lesie są strasznie wysokie drzewa, to sobie tego robię dużo, żeby wyjść poza. O, o, no proszę, i tutaj mamy takie coś od razu. I tam mamy coś, bo jest jasno. I tam mamy chyba też coś, bo jest jasno, albo tam świeci robal. Okej, to sobie jestem na creative, więc mogę sobie spokojnie zlecieć, ale weźmy sobie taką mapę i zobaczmy, co też na tej mapie jest. Zatem bierzemy sobie mapę, nie stąd, tylko stąd, tutaj są dwie strony, zatem idziemy tu, tutaj, okej, blank magic map, okej. I sobie tutaj zaznaczymy przy tym portalu. Ok, tutaj sobie zaznaczymy. Czyli prawym przyciskiem myszy stukam. Ok, to jest już mi niepotrzebne. Tutaj mamy właśnie mapę. O, i jesteśmy tutaj. I widać, że w górze coś mamy i po prawej stronie coś też mamy. Więc dobrze by było stwierdzić, w którą stronę jesteśmy odwróceni. Zatem może z F3 patrzymy na południe. Na południe, czyli w dół. Czyli jak na południe jest tutaj, to teraz... Dobra, może tutaj? Zobaczmy teraz, na co patrzymy. Na północ. Ok, na północ. I na północy mamy takie, taką tą. Więc wzlećmy sobie. Na północy mamy coś. Ok. Dobrze, a gdzie jest to? Tutaj. Tutaj jest to takie. Może to nam pomoże troszeczkę. Na co teraz patrzymy? F3. Na wschód. Na wschód. Dobra. To idźmy na wschód. Czy nasza postać się porusza? Nie bardzo. Mamy tutaj na wschodzie takie coś wielkiego, ale odkrywamy, słuchajcie, pomimo tego, że nie... O, 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 okej, dobrze, czyli widać, że na mapie widać, że byliśmy koło takiej gęby jakiejś takiej, czyli że to jest taka gęba. Okej, jedźmy dalej i jak widać odkrywamy jakieś takie czerwone pole z jakąś inną gębą. Zatem dolecimy do tego czerwonego pola. Trochę nam się skręca. O, coś tutaj mamy po boku. Ale lećmy do tego czerwonego najpierw, a potem zobaczymy, jak wrócić. A może ja sobie powinnam tę mapę wsadzić tutaj i wtedy będzie więcej widzieć. O, jest czerwone coś. Jak widać, i na tym czerwonym mamy taką górkę tutaj. I przy tej górce zespawnuje nam się, gdy się pojawimy, hydra trzygłowa. Dzień dobry, hydro. Taka jestem ten zdolna, bo wiesz, na creative jestem, to mogę do ciebie podlecieć. A tak to bym nie podleciała. Okej, dobra, czyli widzimy, że na tym czerwonym mieszka hydra. Lećmy, dobra, weźmy to teraz tak. Lećmy sobie do tego tutaj, co tutaj jest. Jak wiemy, nasz portal jest tutaj, gdzie ta głowa jest taka. Także nie zginiemy, już wiemy wszystko. Coś nas tutaj rzuca? Nie wiem. Dobra, lećmy do tego. Co to jest to? Oj, cała ta mapa nam tutaj zawadza.
Co tutaj jest to? Nie wiem, co tutaj jest to. Nic nam się nie pokazało. Dobra, to lećmy do tego tutaj. W tę stronę. Co nam to daje? O, to nam daje takie o coś. Czyli taki łeb, ponieważ tutaj jest kolejny potwór. Zaraz nam się tu objawi. Na razie nic nie widać. Jest. Właśnie nam się urodziła tutaj naga. I ona tak chodzi i zjada te liście. Obrzydlistwo. Dobra, to lećmy z powrotem do tego naszego portalula. Portalula. Albo zobaczmy jeszcze, co tutaj jest. Tutaj. To jest chyba kolejny portal. Kolejna naga. Tak, bo takie to są nagi, takie to są hydry, a takie to są te właśnie duże budowle. Także jak widzicie, można tutaj się zgubić od razu. O, tutaj znowu jest. Tak, to jest ta właśnie w narożniku naga. Także można się tutaj łatwo zgubić, ale też jak się znajdzie już tego kruka i się zrobi mapę, to już będzie prościej zdecydowanie. Teraz dobrze by było znaleźć ten portal. Zatem, o, to tam jest. Dobrze, że sobie postawiłam ten glowstone, bo bym szukała dookoła, bo jak widzicie, jestem teraz kropką w żadną stronę nieodwróconą. Okej, w opisie do filmu jest również link do wiki i tam się też dowiecie, że te właśnie nagi i to, co tutaj stoi, to wielkie, to jest taki jakby przedsmak tego, co, jakie zadania można mieć, bo to są takie jakby zadania bez jakiejś tam ścieżki fabularnej czy coś takiego, a potem jest jeszcze coś, co trzeba zrobić, ścieżkę trzeba przejść, żeby jakieś tam zadania robić sobie. Ok, wskakujemy tutaj i jesteśmy w zwykłym świecie, mamy noc. Zatem ja kończę, jak widzicie, mod działa, ja kończę, wypiszcie w komentarzach, jak jeszcze chcecie poradniki. Zapraszam Was do oglądania moich serii z Minecrafta Sky Factory 1 i Solo 5 oraz do oglądania serii z Sims 4 Dynastia Piastów, a jeżeli chcecie poradniki na wcześniejsze wersje Minecrafta, to zapraszam do kanału Craftstonesa, a tymczasem dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i trzymajcie się, pa pa pa, całusów 102!